W dzisiejszym materiale zrobimy wiralowe rogaliki właśnie oto z tego kremu pistacjowego. Jeśli jesteś tylko nowy na tym kanale, zostaw obserwację, nie będę już przedłużał, zacznijmy je robić. Będziemy potrzebowali tak, ciasto francuskie, białą czekoladę, oczywiście nasz krem pistacjowy. O, wrócił. I malinki. I oczywiście zapomniałem o jednej jeszcze bardzo istotnej rzeczy, jaką jest jajeczko. Jeszcze przede wszystkim sprawdźmy w ogóle, jak to smakuje. Ale ładnie pachnie, jak nutelka. A ty co? Chcesz pomachać? Ładnie pachnie, co? Się wjeżdża. W pierwszej kolejności rozwijamy ciasto francuskie. Jak mamy już pokrojone, oczywiście przystępujemy do fazy smarowania. Nie żałować, smarować. Jak mamy już wysmarowane, to wysypujemy nasze piękne, mrożone malinki. Przystępujemy teraz do fazy zwijania. Cyk, 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 cyk. Ten ostatni akurat to będzie taka bardziej rolotka. A co pan tutaj robi na stole? Ciasto francuskie, by pan sobie skubnął? Co? W zwanym międzyczasie wykładamy papier do pieczenia i te, co ja zawijałem, to tak się nie zawija, tylko żeby wyglądały tak, to trzeba od drugiej strony je zawijać. O, widzicie, od tej strony właśnie trzeba zawijać, żeby właśnie nabrało takiego pięknego kształtu. Człowiek się uczy całe życie, a i tak umiera głupim. Ogólnie to jak już tak mówimy o sobie, no to zlaliśmy troszeczkę za dużo wszystkiego. No ale wiecie, no to tu jest prawdziwa kuchnia, a nie sztuczne, influencerskie wypierdki, tak? Tu widzicie po prostu, co trzeba, jak trzeba i żeby było dobrze. Widzowie, czy wam to przypomina rybę? Dajcie znać w komentarzu. Przed włożeniem do piekarnika oczywiście smarujemy jeszcze jajem. Piekarnik 200 stopni, tak 12-15 minut trzeba po prostu obserwować. I ostatnim znaczącym punktem jest oczywiście rozpuszczenie białej czekolady w kąpieli wodnej. Moi kochani widzowie, oto efekt finalny. Może one się nie prezentują jakoś za urodziwie, bo wiecie, to jesteście wy. A to chłopak, o którego macie się nie martwić. Zrobiliśmy po prostu dwie tury metodą prób i błędów. No i te są takie piękne, instagramowe, a te są po prostu nasze. Każdy popełnia błędy, ale najważniejsze jest środek, dlatego przetestujmy tego oto pasztecika, jak on smakuje. Babciu, to jest zajebiste. To by było na tyle w tym materiale. Jeśli ci się spodobał, daj oczywiście o tym znać. I widzimy się już w jutrzejszym dniu. Siemanko.